Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy, a dzisiaj zrobimy sobie ekstremalny challenge, prawda czy wyzwanie w Adopt Me. Słuchajcie, będzie on bardzo trudny, będzie on dziwny i będzie, moi drodzy, on ekstremalny. Więc jeżeli lubicie takie rzeczy oglądać, to koniecznie zobaczcie się do końca, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj czeka nas troszeczkę upokorzenie. W ogóle zaraz zobaczcie w ogóle o co tutaj chodzi, bo to jest, moi drodzy, coś przekomicznego. Możecie, moi drodzy, też te wszystkie testy robić razem ze mną, więc, moi drodzy, też w tym odcinku będziecie mogli sami też siebie tutaj sprawdzić, więc pamiętajcie o tym. Ale, moi drodzy, na samym początku zobaczmy, kto wygrał konkurs na piękną Biedronkę, która właśnie tutaj jest. Zobaczcie, kto wygrał, zobaczmy w takim razie. A więc gratuluję, pamiętaj, aby napisać do mnie na czacie w Robloxie. Już zaprosiłem do znajomych, ale spokojnie, moi drodzy, jeżeli nie wygraliście tej Biedronki, to rusza konkurs na kolejną Biedronkę, ponieważ mam ich, moi drodzy, sporo do rozdania. Mam jeszcze, moi drodzy, jedną Biedronkę do rozdania. Więc koniecznie pamiętajcie, moi drodzy, aby stawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i aby napisać wasz nick w Robloxie w komentarzu, ponieważ możecie wygrać taką piękną kolejną pszczołę, której wyniki już niedługo będą, moi drodzy, z tego konkursu. Więc pamiętajcie o tym oraz, moi drodzy, cały czas trwa konkurs na Instagramie, więc też o tym pamiętajcie. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj, jak już wam mówiłem, zrobimy sobie ekstremalny, moi drodzy, test prawda czy wyzwanie i wy będziecie mogli go robić dokładnie razem ze mną i będzie on, moi drodzy, mega dziwny i w ogóle mega, to będzie troszkę mega dziwne, więc naprawdę, moi drodzy, to będzie coś odjechanego generalnie i będzie on naprawdę ekstremalny, dziwny, no i, moi drodzy, będzie on naprawdę niezły, więc kończy to, zobaczcie, ponieważ, moi drodzy, mamy cały test przygotowany, słuchajcie, mamy pytania, mamy wyzwania i wszystko generalnie, więc naprawdę, co zobaczycie, kończy do końca. No i słuchajcie, moi drodzy, jeszcze takich informacji odnośnie Adopt Me, to niedługo będzie, moi drodzy, update, dokładnie w czwartek będzie update, moi drodzy, będą nowe rzeczy w prezentach, no i jeszcze, moi drodzy, tutaj wiadomo, zmieniły się też nasze outfitki do kupienia, moi drodzy, naszych petów. W każdym razie, moi drodzy, ja już tutaj nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście, aby kończyć wpaść na Discorda, Instagrama oraz, moi drodzy, na grupę w Robloxie, gdzie możecie kupić takie fajne koszulki, moi drodzy, na przykład, ponieważ jakby ktoś nie wiedział, to cały czas mówię moi drodzy, więc już wiecie generalnie. W każdym razie, moi drodzy, jedziemy z tym koksem, zobaczmy w takim razie, co nam takiego wyjdzie. A więc, moi drodzy, mamy tutaj prawda czy wyzwanie i to jest, moi drodzy, troszeczkę inna wersja, ponieważ mamy tutaj, moi drodzy, dwa pety do wyboru albo dwie rzeczy do wyboru. Musimy wybrać jedną z tych dwóch rzeczy, ale, moi drodzy, pod którąś z tych rzeczy, nie wiemy pod którą, kryje się pewne wyzwanie, moi drodzy, czyli generalnie zaraz zobaczycie, jak to działa. Mamy dwie możliwe odpowiedzi na pytanie i na przykład załóżmy, co wolę, na przykład wolę na przykład żółwia, czy załóżmy wolę kota. Na przykład ja wskazuję na żółwia, ale pod tym żółwiem może się wtedy, moi drodzy, czaić wyzwanie, które będę musiał zrobić, albo może być pod kotem też, więc to jest takie przypadkowe, więc zaraz zobaczymy w ogóle, jak to będzie, zaraz to zobaczymy, bo jest to przekomiczne i róbcie to, moi drodzy, razem ze mną, więc napiszcie w komentarzu, co będzie wy wybierać. Koniecznie zobaczcie, mamy pierwsze pytanie, co takiego wolę? Wolałbym mieć, moi drodzy, Diamond Ladybug, czy może Queen Bee? Ja chyba, moi drodzy, wolałbym mieć Diamond Ladybug, ponieważ jest chyba trochę rzadsza, więc zobaczmy, uwaga. Dobrze, zobaczcie, moi drodzy, widzicie, i teraz chyba, bo tu jest napisane save, czyli, moi drodzy, wybrałem odpowiedź, pod którą nie ma wyzwania, ale jeżeli wybrałbym drugą odpowiedź, co wolę, to wtedy musiałbym zrobić wyzwanie i zobaczmy, jakie bym wyzwanie musiał zrobić. Uwaga, moi drodzy, musiałbym się przebrać za kowboja z koniem i musiałbym, moi drodzy, przebiec się po serwerze i powiedzieć, że jestem najtwardszym kowbojem na całym serwerze i krzyczeć jicha. Aha, nie, to jest trochę głupie. Dobra, mamy drugie pytanie i teraz zobaczmy, uwaga. Co bym wolał? Wolałbym mieć, moi drodzy, uwaga, wszystkie pety, wszystkie safari pety poza żyrafą, czy wolałbym mieć, moi drodzy, tylko i wyłącznie żyrafę? Wiecie co? Ja bym chyba, moi drodzy, wolał mieć tylko i wyłącznie żyrafę. Nie wiem jak wy, ale żyrafa jest chyba taka mega rzadka, więc wolałbym mieć chyba samą żyrafę. Uwaga, zobaczymy, moi drodzy. O, nie, ma wyzwanie, der, zobaczcie, mamy wyzwanie. Uwaga, co takiego będzie? Muszę, moi drodzy, uwaga, muszę nazwać swojego peta. Please help me. O nie, muszę nazwać swojego peta w grze, moi drodzy, że proszę pomóżcie, ponieważ mój właściciel śmierdzi. O nie. O nie, moi drodzy, muszę tak nazwać moją Biedronkę. Czemu muszę ją nazwać pomocy? O nie. Dobra, moi drodzy, mogłem to zrobić tylko i wyłącznie po angielsku i dlatego nazwałem, moi drodzy, moją piękną Biedronkę mój właściciel śmierdzi i to jeszcze po angielsku. Nie, no to jest trochę głupie, moi drodzy. Zobaczcie, ta Biedronka się nazywa My Owner Smells Bad, czyli generalnie mój właściciel śmierdzi. Nie, dobra, dobra, to jest już trochę dziwne. Dobra, moi drodzy, robimy kolejne, bo to było troszkę dziwne, dobra? Dobra, robimy, moi drodzy, kolejne, więc uwaga, zobaczmy, co takiego będzie. I uwaga, moi drodzy, też przeszedłem oczywiście tutaj. Dobra, mamy trzecie pytanie. Co takiego wolimy? Uwaga, wolimy żółwia czy kangura? No, moi drodzy, ja oczywiście, że wolę żółwia. Nie wiem jak wy, moi drodzy, ja wolę żółwia, jestem fanem żółwi generalnie. No, mam w ogóle taka ciekawostka, mam te żółwie w domu, więc, moi drodzy, jestem fanem żółwi. I teraz zobaczmy. O nie, to był der! To był der, moi drodzy, o nie! To był der, czyli muszę zrobić znowu coś głupiego, idiotycznego, zobaczmy. Muszę, moi drodzy, napisać, że mam ważną wiadomość do ogłoszenia. I pick my nose. O nie, czy ja mam właśnie napisać, że ja dłubię w nosie? Jezus Maria, dobra, nie. Dobra, moi drodzy, muszę właśnie napisać, w ogóle ktoś się do mnie przyssał. W każdym razie muszę, moi drodzy, właśnie napisać, że mam ważne ogłoszenie do powiedzenia i mam później napisać, że dłubię w nosie. Jezus Maria, nie, dobra, dobra, to jest jakaś patologia. Dobra, niech będzie już, dobra, dobra.
Dobra, moi drodzy, wyzwania wyzwaniami, więc moi drodzy, ja, dobra, zrobię to, żeby nie było, ja to zrobię. W ogóle też piszcie w komentarzu, co wy wybieracie z tych odpowiedzi. Dobra, moi drodzy, napisałem, o nie, jeszcze fanka jest za mną. Jezu, nie, nie, moi drodzy, co to jest? Napisałem, mam ważne ogłoszenie, teraz mam napisać, Jezu, co ja piszę, czemu ja przy dłubie w nosie mam ważne ogłoszenie? Zobaczcie, a za mną w ogóle siedzi jakaś fanka, bo napisała, że jest fanką. Nie, Boże, co ja robię, moi drodzy, nie. Zobaczymy, co zaraz napiszę, coś czuję, moi drodzy, że będę miał przypał. Ale dobra, nie, nie, dobra, dobra, nie, 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 nie było, nic nie było, dobra, robimy dalej, nie, nie, to jest. Dobra, moi drodzy, a to jest dopiero trzecie pytanie z 10, więc naprawdę tego będzie troszeczkę. Dobra, słuchajcie, ludzie tutaj komentowali mu, dobra, czwarte pytanie. Więc uwaga, co bym wolał? Wolałbym Skubiego, czy tą, zobaczcie, czy skałę Peta. Ja wolę skałę Peta, słuchajcie, ja dużo bardziej wolę skałę Peta, ponieważ jest bardzo głupie i dziwne. W każdym razie ja wolę, uff, safe, dobra, nie muszę nic robić tym razem. Jeju, dobra, myślałem, a teraz zobaczmy, co gościu będzie musiał zrobić. O nie, gościu będzie musiał się przebrać za psa i musi napisać, czy ktokolwiek widział mojego właściciela. O nie, i to jest jeszcze gorsze chyba, naprawdę, to jest jakieś w ogóle. O nie, zobaczcie, czyli mam generalnie, o, uff, uff, szczekaj, dobra, nie, to jest głupie. Dobra, mamy kolejne pytanie. Co bym wolał? Uwaga. Wolałbym 250 tysięcy baksów, czy Neon Shadow Dragon, moi drodzy. Wow, napiszcie, co wy byście wybrali, ale ja bym chyba wybrał, moi drodzy, 250 tysięcy baksów. Nie wiem jak wy, chociaż może być to Neon Shadow Dragon, nie tak. Ponieważ jest za Robuxy, bym wtedy był bogaty generalnie, więc Neon Shadow Dragon. O nie, wyzwanie! No nie, dobra, słuchajcie, mamy wyzwanie. Zobaczmy, co będziemy musieli zrobić. Uwaga, muszę, moi drodzy, napisać do kogoś. O nie, mam przyjść do jakiegoś randomowego typa i napisać mu, że są dzisiaj jego urodziny i że 100 lat, czyli mam mu dawać to jego urodzinę. Jezus Maria, dobra, nie, dobra, dobra, zrobimy to, moi drodzy, zrobimy to. Podejdziemy tutaj, napiszemy w takim razie, jeju, czemu napisałem, hej Laura, 100 lat na urodziny. Nie, to jest głupie. Słuchajcie, to jest jakaś randomowa osoba, ja mam udawać, że są jej urodziny, zobaczymy w ogóle. Jeszcze pytałem w ogóle, czy nagrywam. Dzięki, a dzięki. Jeju, dobra, dobra, napiszę jeszcze raz 100 lat, 100 lat. Nie, moi drodzy, to jest naprawdę jakieś głupie, kto to w ogóle wymyślał, to jest jakieś identyczne, dobra, nie, robimy dalej. Dobra, już dosyć tego upokarzania się, dobra, robimy piąte pytanie. Szóste pytanie już, dobra. Mamy teraz tak, co bym wolał, uwaga. Wolałbym być gościem z wielką głową, czy gościem z czerwonym nosem. Czyli generalnie albo utknę na zawsze z wielką głową, albo z czerwonym nosem. Chyba bym, moi drodzy, Jezu, jak to wygląda beznadziejnie, ten nos czerwony. Nie, dobra, ja bym wolał chyba być z większą głową, wiecie, bo to jest już tak kompromitujący, taki wielki czerwony nos tutaj, to już chyba wolałbym być dużo głową. Napiszcie w ogóle, jakby byście woleli, ale ja bym wolał. O nie, der znowu! Der mam, dobra, nie. Co muszę zrobić? Muszę kupić Big Brew Potion. O nie, ja muszę teraz wypić to na wielką głowę. Hey, do you think I look pretty? Mam zapytać jakąkolwiek osobę, czy wyglądam ładnie według tej osoby. Dobra, moi drodzy, wybieramy się w takim razie na samą górę, ponieważ, moi drodzy, lecimy urodzin. Zobaczcie, Laura napisała, tylko ja nie mam dziś urodzin. No ja też nie wiem, że nie masz, ale znaczy nie wiem w sumie, może byłby, ale spoko, no generalnie. Dobra, słuchajcie, w ogóle cały czas ktoś się do mnie przysłał, ale dobra, słuchajcie, już zrobiłem w takim razie, tutaj chyba ktoś miły, więc może z nami tutaj polecieć. Lecimy sobie do pałacu na górę i kupujemy Big Brew Potion. Dobra, ja kupuję Big Head Potion i teraz zobaczmy, moi drodzy, wypijamy i jaką mam głowę. Napiszemy w takim razie, zapytamy się w sumie, co jakaś wiska się załapała faktycznie na fajne pytania tutaj. Napiszę, moi drodzy, wyglądam fajnie, zaraz zobaczmy, co odpiszę. W sensie autentycznie to jest ustawiać, jest jakaś randomowa osoba, która na mnie weszła, naprawdę. Ta Laura tutaj, uśmieszek 3. W każdym razie zobaczymy zaraz, co takiego napisze. Patrzcie, już chyba nawet Laura tutaj za nie mówiła. Już siódme pytanie mamy, czyli przedostatnie. Would you rather, okej. Mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo wiek naszych petów będzie się dwa razy szybciej jakby powiększał, czyli będą pety dwa razy szybciej dorastać. Albo, moi drodzy, będziemy mieli dwa razy więcej jakby nagród za to, że pety będą się nam posalać. Czyli na przykład więcej baksów, albo szybciej dorastający pet. Ja bym, moi drodzy, wybrał szybciej dorastającego peta, ponieważ wtedy możemy zrobić, moi drodzy, szybciej nowe pety. Nie wiecie, no nowe pety są super. Więc, moi drodzy, zobaczmy, dobra, safe, ło. Nic nie muszę robić teraz, dobra, dobra, ło. Już na szczęście, mam napisać do świętego Mikołaja, hi Santa. I co teraz, zobaczcie, coś czuję, że to będzie jakieś dziwne. I have been good boy this year. Czyli generalnie byłem grzecznym chłopcem. I teraz co takiego, zobaczmy. A, że chcę Ocean'ego na święta. Dobra, mamy ósme pytanie. Dobra, zobaczmy, co wolimy. Wolimy zagrać tylko i wyłącznie w Adopt Me, czy wszystkie gry poza Adopt Me? O nie, w Robloxie, co?
Możemy, mamy do wyboru dwie rzeczy. Teraz wykończę, napiszcie, co wy wybierzecie. Ponieważ ja powiem wam szczerze, to jest trudna decyzja. Czy wolałbym tylko grać w Adopt Me, czy we wszystkie gry poza Adopt Me? Wiecie co, moi drodzy? Mi się wydaje, że skoro ten kanał jest jakby o Adopt Me i tylko Adopt Me, to mi się wydaje, że jednak wybrałbym Adopt Me, no bo sami wiecie, dlaczego oglądacie ten film, ponieważ lubicie Adopt Me, więc ja bym wybrał chyba tylko Adopt Me. Wy dajcie znać, co wy byście wybrali, moi drodzy. Więc zobaczymy, co takiego. Dobra, safe jestem. Ło, nic nie muszę robić, moi drodzy. Dobra, zobaczmy teraz, moi drodzy. Ale zobaczmy, ktoś, kto ma wyzwanie, musi napisać, moi drodzy, musi zrobić do you like my name? A, musi się nazwać Boxy, aha. Dobra, co bym wolał? Zobaczmy, be able to chat again. Być w stanie tradować się ponownie. Czyli załóżmy, że dostajemy bana na wszystko. I co bym wolał? Możliwość czatu ponownie, czy możliwość wymian podobnie? No ja, moi drodzy, wolałbym jednak możliwość wymian podobnie. No bo jednak Adopt Me to są wymiany i praktycznie to wszystko tutaj, o co tutaj chodzi. Więc ja bym wolał, moi drodzy, jednak tradować się z powrotem. I to jest też safe, zobaczcie, jaką mamy w ogóle rundę safe. Zobaczcie, mamy całe szczęście. Zobaczmy, co ten ktoś by musiał zrobić. Musiałby podejść do jakiejś przypadkowej osoby, napisać hej, I have a secret to tell you, czyli mam dla ciebie jakiś sekret do powiedzenia. I zobaczmy, co teraz by musiał. I have never told, czy nikomu wcześniej nie mówiłem. I teraz zobaczmy, co takie. I wet the bed last night. O nie, że się ścikał do łóżka. Aha, czyli musielibyśmy wtedy pójść do randomowej osoby i powiedzieć jej, że się ścikaliśmy do łóżka, że to był nasz sekret. Aha, nie, no spoko. W każdym razie mamy tutaj kolejne ostatnie pytanie. Co bym wolał? O nie, mój drodzy, zobaczcie. Wolałbym mieć tylko i wyłącznie mojego dream peta, czyli wymarzonego peta, czy każdego peta poza moim wymarzonym petem? Ja chyba, moi drodzy, wolałbym mieć każdego peta poza moim wymarzonym petem, ponieważ później wymieniłbym te pety po prostu na mojego dream peta, no i tak by się to skończyło. Więc nie wiem w sumie, jak wy wolicie, dajcie znać w komentarzu. No i zobaczcie, chyba zobaczmy w ogóle, zobaczmy. Ja wolałbym, moi drodzy, mieć każdego innego peta, więc zobaczmy, czy to będzie safe, czy dare. Uwaga, uwaga, moi drodzy, uwaga, mamy safe. Zobaczcie, safe mamy. Mieliśmy wtedy 3 razy z rzędu dare i teraz mamy 3 razy z rzędu safe. Dobra, zobaczcie, moi drodzy, zobaczmy, jakie wyzwanie tak ktoś by musiał zrobić, więc to jest ciekawe, zobaczmy. Uwaga, co takiego? Trzeba wielkimi literami rozmawiać z ludźmi, no spoko, moi drodzy. W każdym razie, moi drodzy, było to troszeczkę dziwne. Zobaczcie, mam takie same pszczoły. W każdym razie, moi drodzy, no dajcie znać w końcu, co o tym sądzicie. Według mnie, moi drodzy, quiz jest naprawdę fajny i te wyzwania są też trochę głupie, ale naprawdę fajne. Więc dajcie znać w końcu, co o tym sądzicie. No i zapraszam, moi drodzy, was też na mój drugi kanał, do którego, moi drodzy, macie link w opisie. No i pamiętajcie, żeby skończyć, wbić na następny odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie.